już jest tekst, który jest też trochę przeorany przez praktycznie i Hermione i Rona. O, profesor Flitwick czeka. Mój ulubiony zresztą ten. Mój ulubiony zresztą profesor, bo lubię strasznie Flitwicka. Taki mały, kurde, sympatyczny. W wersji na PS1 wiadomo, to były pierwsze lekcje z nim, nie? Ale tutaj w tej wersji jest bardziej zrobione pod film i pod książkę, gdzie mamy dopiero później z nim lekcje, więc to jest naprawdę też całkiem w porze. I uważam, że dobrze, że ta wersja jakby odwzorowywuje i książkę, i film, dlatego to jest najlepsza wersja Harry'ego Pottera spośród tych trzech. Wersji na Advance'a, Game Boy'a, Color i zwykłego nie liczę. Dobra, no i co? Gdzie tu jest? Gdzie jest nasz pan profesor? Profesor Flitwick. No i teraz powiększoną mamy tą, więc będziemy mogli, kurde, więcej fasolek zebrać. Dobra, tutaj mamy aneks biblioteki. Tu w zasadzie, aha, tu mamy to, co ostatnio chyba zwiedzałem nawet. A wiecie co, pójdźmy sobie tu na razie. Flitwick może sobie chwilę poczekać. Smak szpinaku. Kurczę, ja nie wiem, czy chciałbym próbować fasolki o smaku szpinaka. Szpinaku. O, to kogo my tu mamy? Czyżby trolle? Jo. No co? Chcecie podnieść, ty? No podnieś go, nieś. O, dokładnie. I wrzuć. Gdzie jest drugi troll? Spinach flavor. Tu jest. Dobra. O, widzicie? Widzicie? Gdybym tutaj nie poszedł, to tutaj by się ta skrzynka nie pojawiła. A tu przecież karty czarodziejów są w takich skrzynkach. A wizard card. Carlotta Pinkstone. 1922 to the present. Famous campaigner for lifting the International Confederation of Wizards Statute of Secrecy and telling the non-magical that wizards still exist. Miss Pinkstone has been imprisoned several times for her blatant and deliberate use of magic in public places. I rozmyślne używanie magii. Dobra. Nie wiem, skąd wziąłem to rozmyślanie, ale okej. Przynajmniej macie teraz tutaj mały rysopis tej oto pani. Dobra. To by było na... ale tutaj fajny kociołek jest. Kociołek Menelixa. Będziemy mogli z tu miksturki robić, żeby się wyleczyć. Ale okej, dobra. Coś masz nam do powiedzenia? Follow Ron to charms class, Harry. A za Ronem, a ty nie idziesz już, ty nie jesteś taka szóstkowa uczennica, ty na wagary idziesz, o proszę. Come on, Harry. Professor Flitwick's waiting. Dobra, nie krzycz na mnie, kurde ziomek. Przestajmy przed tymi drzwiami, co ty, kurde, jakbyś otworzyć ich nie mógł. No i co? Gdzie ten profesor Flitwick? Come on, Harry. I think Flitwick's teaching us spongify this morning, Harry. Let's go in. Good morning, class. Today's lesson will most assuredly involve learning how to cast the softening charm, Spongify. Once you have managed to collect the Spongify spellbook, the Spongify charm will be yours. You must then return here to the classroom. Aha, no bo oczywiście to Harry musi jak zwykle być tym królikiem doświadczalnym. No w sumie racja, bo Neville to by od razu spierdzielił. Tutaj nie ma nawet pola do dyskusji. To jest akurat święta prawda, szanowni państwo.
zaczynamy, kurde. Folio Brutti, tom pierwszy. Pomimo swej nazwy, krab ognisty przypomina raczej wielkiego żółwia ze skorupą inkrustowaną klejnotami, aby obronić się przed śmiałkami, którzy pożądają ich drogocennych pancerzy, zaatakowane kraby strzelają płomieniami z odwłoka. Kraba można ogłuszyć zaklęciem Flipendo. I to tyle. Tyle się dowiedzieliśmy o tych ognistych krabach. Okej, doki. Już wiem wszystko w takim razie. Skoro już to wiem, to już wiem wszystko. To są ogniste kraby, które później również pojawiły się w więzieniu Azkabanu. I sęk w tym, żeby ich pokonać, to trzeba ich wrzucić tutaj. One się również pojawiły w... One się również pojawiły w wersji PC-towej Kamienia Filozoficznego. Nie było ich co prawda w wersji... A nie, były one jeszcze w wersji na PS1, tylko trochę w innej formie. One się w Zakazanym Lesie pojawiły. W lesie po raz pierwszy się pojawiły. Nie lasie, tylko w lesie. Ale model mają bardzo zbliżony do więźnia Azkabanu. A raczej więzień Azkabanu ma bardzo zbliżony model do tych tutaj. Patrzcie w ogóle, jak mnie porobił ten, kurde, skurczybyk. Ale on serio w ogóle nie przypomina żółwia, tylko bardziej jakby już to takiego, nie wiem, skorpiona. Skorpion ma więcej tych łap, ale... Okej, dobra. Never mind. Na razie nie możemy ich nawet utłuc, ponieważ nie znamy zaklęcia. Spongify. Umożliwia rzucającemu korzystanie z segmentów Spongify. Miejsca zaczarowane z użyciem Spongify mogą wysłać czarodzieja wysoko w górę, umożliwiając mu dotarcie do obszarów trudno dostępnych albo po prostu uniknięcie kłopotów. Okej, no to jest kolejny czar, który w sumie jest warty przypisania. Aha, dobra, nie mogę tego zrobić. Chyba że zmieniłbym to na... trójkąt? Nie wiem, spróbujmy. A nie! Wiecie co? Na razie zostawmy sobie... A nie, w sumie dobra, bo to myślałem przez chwilę, dobra, okej. Może faktycznie na razie Lumos nam nie będzie potrzebne. Tak mi się wydaje. Żaba! Ty, ile żaba nam ura... O kurczaki pieczone, co ta żaba teraz zrobiła najlepszego? No i teraz celuj w to. Jak ja mam w to wycelować? O! Było prawie. Tylko muszę tak bardziej na bok stanąć. Dokładnie. Nie w tę stronę. Nie w tę stronę, ziomek. W tę. Szybko, szybko, szybko. Póki... fuck. Dobra. Teraz trzeba się... Dokładnie. O kurczę, trochę przeskoczyłem. Bo tu mamy tarczę zadań. Ciekawe, ile musimy ich zabrać. Czy to tak jak w więzieniu Azkabanu trzeba ich zabrać 10, czy ile? Dobra, no to chyba tu możemy przejść już. Sorry, musimy przenieść to najpierw. Więc z łaski swojej przesuń to. Z łaski, nie laski. Żeby nie było, że ja się przejęzyczyłem. Aha, czyli musimy tak perfidnie pod tą szparę. Dobra. W sumie za niedługo zapiszemy i zobaczymy, ile procent mamy gierki, bo jestem po prostu tego ciekaw. Zaczynaliśmy z 17%, więc podejrzewam, że z 19 albo 20 już mamy.
Ja myślę, że tę serię jeszcze w tym roku zamkniemy spokojnie na luzie. O, hello. Co tam u ciebie, ziomeczku? A, dłubiesz w nosie. Fu, w ogóle weź ty oblechu jeden. I duchy są tutaj jeszcze. Aha, to znowu boss fight mamy, co nie? No to tutaj się Lumos przyda w tym wypadku. Szczerze, że to nawet fajne, że znowu mamy ten sam boss fight, chociaż szczerze powiedziawszy bym wolał już trochę innego bossa. Ale spokojnie, na nowych bossów jeszcze też przyjdzie czas. Tutaj trochę tych bossów jest jednak. W przeciwieństwie do wersji na, nie wiem, PS1, PC, to tutaj trochę tych bossów jest. Mogę zacznijmy od tego, że bossowie w wersji na PS1 to też takie... No turbo ułatwienie to było, no bo z kim my tam walczyliśmy? Z posągiem kurde prosiaka, naprawdę. Jeszcze jeden został. Dokładnie tak. No i Spongify po raz kolejny mamy tutaj odblokowany. I tam pewnie... O Jezu, tam też są. Nie gadaj, że tutaj też będziemy mieli kolejny boss fight. Taki kurde mini boss fight. No w sumie nazwijmy ich teraz mini boss. Nazwijmy ich po prostu mini bossami, dlatego że już i tak z nimi walczyliśmy. Spongify! Ty... Ale doskocz tam, Potter, nie żebym ja się tu chciał czepiać ciebie. Wiadomo, po nazwisku to po pysku, ale... W tym wypadku to cię muszę jakoś zmotywować. To możemy otworzyć drzwiczki. W sumie otworzyłbym, zobaczyłbym co tam jest. O ile nie będzie tam żadna pułapka. Ale wątpię w to. Drzwi się raczej za mną nie zamkną. Tu mamy coś takiego. Chocolate Frog! Chodź do mnie. Ale mi dużo HP wyleczyłeś, ojejku. Otwórz. A cauldron cake. Nie, no to prawie sobie wyleczyliśmy HP. Spongify. Nie w tę stronę, Harry. Z zupełności nie w tę stronę. A challenge shield. No i przy okazji mamy tarczę zadań, więc gdybyśmy tutaj nie przeszli, to byśmy nie znaleźli. O! A co tu mamy? Karta czarodziejów. To ja mam naprawdę szczęście do tej karty, do tych kart czarodziejów. Mungo Bonham. 1560-1659. Famous wizard healer. Founded St. Mungo's Hospital for Magical Ailments and Injuries. Albo Munga. Bo zależy, czy to się jakby tłumaczy w sensie to U na A. Patrzcie, mamy dodatkowe zdrowie, widzicie? A, kurczę. To jest to, o czym wam mówiłem. Jak będziemy coraz więcej kart zbierać, to będziemy mieli dodatkowy pasek zdrowia i właśnie tutaj mamy. I to jest bardzo fajne, bo to nam może ułatwić walkę z... no, ostatnim bossem w grze. No chyba wszyscy wiemy, kim jest ten, którego imienia nie wolno wymawiać, wypowiadać. Tak, to jest ten youtuber z kanału A, więc. Dominik z kanału A, więc. Dokładnie, jego imienia nie wolno wypowiadać. Więc cholera jasna. O nie, najgorzej.